Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego wykładu będzie doktryna cesarska po Canossie. Jak Państwo pamiętają, w jednym z ostatnich odcinków rozmawialiśmy o wczesnośredniowiecznej teologii politycznej, czy też mitologii politycznej cesarskiej, której istotą była koncepcja cesarza jako katechona. Przypomnijmy. Katechon jest to tajemnicza postać, tajemniczy symbol z drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, gdzie mowa jest o tajemniczej sile postaci, która miała w jednym swoim skinieniem, jednym swoim oddechem zlikwidować antychrysta wtedy, kiedy będzie się ten antychryst na ziemi objawiał. Generalnie w teologii chrześcijańskiej uważano, że katechon jest to moc, postać, siła tajemna, która powoduje, że nie doszło do pojawienia się antychrysta. Stąd też we wczesnym średniowieczu bardzo chętnie i często w teologii cesarskiej kojarzono z cesarza z katechonem, wykorzystując tutaj zresztą motyw wczesnośredniowieczny, typowy dla wczesnego średniowiecza, króla kapłana. Przy czym o ile królowie lokalni, nie wiem, Franków, Wizygotów czy też innych ludów uważali się po prostu za królów kapłanów, to w przypadku cesarzy przypisano im nie tylko funkcje królewskie i kapłańskie równocześnie, ale również utożsamiono ich z katechonem świętego Pawła z drugiego listu do Tesalonicza. W roku 1077, jak mówiłem, cesarz Henryk IV został politycznie rozgromiony przez papieża Grzegorza VII i wyprawiwszy się na Italię po to, aby poskromić papieża i zdobyć Rzym, ostatecznie skończył fatalnie, dlatego że musiał ukorzyć się przed papieżem w Canossie. Po dwóch czy też trzech dniach oczekiwania, boso w worku pokutnym, z głową posypaną popiołem, bez miecza, a tylko i wyłącznie z pochwą miecza zawieszoną na szyi, boso został wpuszczony łaskawie przez papieża, który wybaczył mu jego błędy i jego grzechy, zdjął z niego ekskomunikę i przywrócił do wspólnoty chrześcijańskiej, równocześnie zwracając mu panowanie cesarskie, czyli tron cesarski. Generalnie powiedziałbym w ten sposób. To, co stało się w roku 1077, było osobistym, ostatecznie rzecz biorąc, osobistym zwycięstwem Henryka IV, dlatego że Henryk IV jako cesarz był co prawda w roku 1077 pokonany i dzięki upokorzeniu w Canossie udało mu się wrócić na tron. Potem nawet zdobył Rzym i Grzegorz VII umarł na wygnaniu w Salerno. To efekt jednakże był taki, iż doszło do zjawiska, które moglibyśmy określić mianem radykalnej dekatechonizacji cesarstwa. Otóż chodzi. Do Canossy w 1077 roku cesarz Henryk IV przybywa jako pokonany politycznie katechon. Cesarz, który jest wyklęty, ale tym niemniej można powiedzieć, nadal jest cesarzem i katechonem. W zamian za ukorzenie zostaje przywrócony do wspólnoty religijnej i przywrócony mu zostaje z powrotem przez papieża tytuł, prawo do korony cesarskiej. Lecz jednakże Henryk IV w Canossie druzgocze całą ideę cesarza jako katechona. Generalnie, ponieważ katechon był traktowany jako postać zapobiegająca nadejściu antychrysta. Postać gdzieś pomiędzy Bogiem a ludźmi. Mająca rangę gdzieś sakralną i traktowana jako postać sakralna, właściwie jak papież, pojawia się pytanie, czy cesarz w ten sposób postrzegany może gdzieś tam błagać papieża o przebaczenie, boso, z workiem ubrany w worek pokutny, z głową posypaną popiołem i tak dalej.
No, generalnie, nie wiem jak Państwo, ale mnie się wydaje, że katechoni, którzy są pomiędzy Bogiem a ludźmi, od których zależy to, czy nie przyjdzie antychryst, no generalnie takich rzeczy nie robią, ponieważ im trochę to nie wypada, błagać papieża. I tak też zostało to odebrane zarówno w Niemczech, w całym cesarstwie, we wszystkich królestwa chrześcijańskich, czyli na całym ówczesnym znanym świecie, gdzie doszła wieść o nieprawdopodobnym upokorzeniu Henryka IV. To upokorzenie musiało być straszne dla świata, szczególnie mocno odbiło się ono w świadomości niemieckiej. 1000 lat później, no może nie całe 1000 lat później, bo 900 lat później, kiedy kanclerz Zjednoczonych Niemiec Otto von Bismarck wygłasza swoją mowę w Reichstagu Zjednoczonych Niemiec, w której zapowiada politykę Kulturkampfu, czyli politykę zniszczenia kościoła katolickiego i zniszczenia jego potęgi w Niemczech. Swoje przemówienie rozpoczyna od Canossy, od upokorzenia Niemczyzny w Canossie, od zniszczenia całego projektu cesarskiego w Canossie i mówi, że właśnie teraz dzięki Kulturkampfowi Niemcy po 900 latach dokonają, można powiedzieć, zemsty za upokorzenie Henryka IV. Także rzeczywiście to upokorzenie, co tu dużo mówić, było olbrzymie i załamała się całkowicie po nim idea mistyczna cesarstwa, idea cesarza jako istoty sakralnej, która jest katechon. I późniejsza doktryna cesarska już nie odwołuje się do wizji cesarza katechon. Widzimy to dosyć dobrze już u Fryderyka I Barbarossy, cesarza w latach 1155-1190. Za Fryderyka I Barbarossy upowszechnia się na terenie cesarstwa nowa nazwa tego bytu politycznego. Tu bowiem mała uwaga. Cesarstwo nie miało nigdy, ja mówię tutaj o tym cesarstwie odnowionym, nazwijmy to w ten sposób, cesarstwie niemieckim, nie posiadało ono nigdy oficjalnie przyjętej nazwy. Początkowo mówiono w ogóle o cesarstwie, czy też o cesarstwie rzymskim. Pod koniec średniowiecza funkcjonowało kilkadziesiąt różnych nazw, z których najbardziej znaną nazwą było Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, ale to było jedna z kilkunastu czy z kilkudziesięciu równolegle funkcjonujących nieoficjalnie nazw. To, że ona jest spopularyzowana w tej chwili tak bardzo, wynika z tego, że popularyzowała ją niemiecka historiografia pod koniec XIX wieku, ale to do tego stopnia, że nawet nazwa tego cesarstwa występowała zarówno w języku niemieckim, jak i po łacinie, więc nawet nie wiadomo, która z nich miałaby być oficjalną, niemiecka czy łacińska. Za Fryderyka I Barbarossy upowszechnia się jako najbardziej popularne pojęcie nowa nazwa cesarstwa, a mianowicie Sacrum Imperium, Święte Cesarstwo. To jest bardzo charakterystyczna nazwa, dlatego że aż do Canossy cesarstwo przede wszystkim utożsamiano z osobą cesarza, który był katechonem, a przynajmniej był postrzegany jako katechon. Od Fryderyka I Barbarossy mamy zaprzestanie całkowity koniec sakralizacji osoby cesarskiej. W to miejsce następuje sakralizacja cesarstwa jako instytucji. Zwracają historycy uwagę na to, że to nie jest sanctum imperium, czyli cesarstwo poświęcone, tylko sacrum, czyli święte. O cóż chodzi? Chodzi o to, że ponieważ po pierwsze, po Canossie władza cesarska zostaje skompromitowana i ośmieszona, zdekatechonizowana, jakbyśmy powiedzieli, dlatego też katechonizacji ulega instytucja cesarstwa. Po drugie,
Cesarstwo jest święte, a nie uświęcone, dlatego że przymiotnik uświęcone, czyli jakbyśmy to powiedzieli po polsku sakralne czy sakralizowane, byłoby to cesarstwo, które musiałoby być przez kogoś nadany mu ten stopień sakralności, ta cecha sakralności. Ktoś musiałby ją uświęcić. Nawet gdyby sama nazwa nie zawierała jakby tutaj no, wytłumaczenia, o kogo chodzi, to najbardziej oczywistym skojarzeniem byłby papież, biskup Rzymu. A chodziło właśnie w całej to doktrynie cesarskiej za czasów Fryderyka I Barbarossy, aby papieża pominąć. Stąd jest wizja Sacrum Imperium, świętego cesarstwa. Ono jest święte samo w sobie i samo z siebie i chodzi tutaj o instytucję państwa, a nie o osobę. Czyli można tutaj mówić, jest to cesarstwo jako katechum. Sam Fryderyk I Barbarossa prezentuje nam się jako klasyczny cesarz w duchu cezaropapistycznym, uważającym, że rządzi całym światem i jest władcą całego świata, a również zwierzchnikiem Kościoła. Widzimy to już w roku 1155, kiedy ówczesny król Niemiec, Fryderyk I Barbarossa, przyjeżdża na koronację cesarską do Rzymu. Wtedy następują pierwsze scysje pomiędzy cesarzem a papieżem. Dlatego, że w budynku, w sali, w której miano dokonać koronacji cesarskiej, cesarz z przerażeniem spostrzegł wielki obraz czy tapicerię na ścianie przedstawiającą cesarza Lotara III, który klęka przed papieżem przyjmując koronę cesarską. Barbarossa zażyczył sobie, zażądał zdjęcia tego obrazu, żeby nie było go w dniu koronacji, ponieważ cesarz nie klęka przed papieżem. Przy samej koronacji również doszło do poważnej scysji, dlatego że no, w średniowieczu tego typu rzeczy były bardzo starannie reżyserowane. Nie było telewizji, więc gapie się gromadzili tysiącami, a mianowicie była taka jakby taki zwyczaj, że cesarz czy kandydat na cesarza, bo jeszcze cesarzem zostanie dopiero za godzinę, kandydat na cesarza czeka przed świątynią, w której ma się odbyć ta ceremonia i wedle obyczaju tam ówczesnego musi być pierwszy przed papieżem. I kiedy przyjeżdża papież, to papież, uwaga, przyjeżdża konno, nie w żadnym powozie paradnym czy czymś, przyjeżdża konno. I zwyczaj był taki, że papież podjeżdża konno pod drzwi świątyni, przychodzi cesarz, że tak powiem, na własnych nogach i pomaga papieżowi jako no, starszemu, bo zwykle był to starszy duchowny, zejść z konia, przytrzymując mu strzemię, aby papież nie przewrócił się w trakcie, nie poślizgnął, prawda, i tak dalej. Nie, fikołka, prawda, nie fiknął. I w momencie, kiedy papież schodzi, cesarz nie przytrzymał mu strzemienia. Ówcześni kronikarze bardzo zwrócili uwagę na ten element, ponieważ był on sprzeczny z przyjętym rytuałem. Zresztą sam Fryderyk I Barbarossa już jako cesarz rzeczywiście, bym powiedział, rządzi w sposób typowo cezaropapistyczny. Mianuje biskupów, odwołuje biskupów, czyli można powiedzieć, no, prowadzi dalej spór o inwestyturę. Obkłada nieposłuszne mu miasta włoskie interdyktami, czyli klątwami. Odpuszcza rycerzom przed bitwami grzechy, a przynajmniej twierdzi, że odpuszcza, czyli przypisuje sobie moce sakramentalne. To, co zwracano uwagę w danej epoce, to jest to, że jedyne na co cesarz się nie odważył, no bo już ekskomuniki, prawda, rzucał, odpuszczał grzechy, jedyne na co się nie odważył, to odprawienia mszy świętej i dokonania cudu przeistoczenia, no bo mówię, byłoby to bluźnierstwo
tak potworne, że w tamtym czasie było niewyobrażalne. Tego typu praktyki cezaropapistyczne oczywiście prowadzą do kolejnych konfliktów z Rzymem, a konkretnie z panującym w Rzymie papieżem Aleksandrem III. Prawda jest taka, że obydwaj wielcy antagoniści to to rzeczywiście politycy, mężowie stanu wielkiego formatu. W pewnym momencie doszło do zerwania pomiędzy cesarzem i papieżem. Obydwaj nałożyli na siebie wzajemnie klątwy, tak jak to w średniowiecznym zwyczaju było. Obydwaj wygłosili łacińską formułę obłożenia klątwy kończącą się znanym stwierdzeniem, takim cytatem łacińskim, anatema sit, niech będzie przeklęty, po czym należało zgasić świecę, aby zapadła ciemność. Także obydwaj tutaj, i papież, i cesarz, obłożyli się klątwami. Cesarz wyprawił się z 50-tysięczną armią na Italię. Armia ta wygrała wszystkie bitwy z miastami włoskimi broniącymi papieża, rozgromiła wszystkich swoich wrogów i po tym, kiedy już została rozgromiona, wszyscy wrogowie stali rozgromieni, Rzym zdobyty, papież się gdzieś tam schował na południu Italii, a cesarz mianował antypapieża. No i wydawało się, że jakby sprawa papieska jest już przegrana i skończona. Wtedy, jak zapisał święty Tomasz Becket, pan własnoręcznie okazał się być młotem na Fryderyka. A mianowicie w armii cesarskiej zwycięskiej, 50-tysięcznej, jak na ówczesną epokę, gigantyczne siły zbrojne, armia ta nagle wybuchła zaraza. W ciągu 2 miesięcy armia cesarska straciła 2/3 wojska i była to największa klęska militarna, chyba jedna z największych klęsk militarnych średniowiecznych Niemiec. Armia wróciła, resztki jej wróciły na wozach, prawda? I wtedy Włosi pokonani, pobici w wielu bitwach, jak zobaczyli tą uciekającą armię cesarską, to wtedy oczywiście stali się natychmiast bitni, bojowi, prawda, i tak dalej. I w postaci działań partyzanckich, gromiąc jeszcze resztki tej armii uciekające z powrotem do Niemiec. W każdym razie skończyło się to ostatecznie klęską cesarza, który musiał uklęknąć przed papieżem, tak jak Lothar III, poprosić go o przebaczenie. Wtedy papież zdjął klątwę i nakazał cesarzowi jako pokutę wyprawę do Ziemi Świętej, czyli krucjatę. Zresztą na tej krucjacie Fryderyk I Barbarossa ginie przypadkowo, nie w czasie jakiejś bitwy, utopił się po prostu w rzece przy przeprawie. W każdym razie równocześnie Fryderyk I tworzy całą doktrynę cesarską. Doktryna Fryderyka I jest doktryną nowatorską, dlatego że doktryna ta całkowicie zrywa z tym sakralnym, katechonicznym mitem politycznym cesarstwa. Nie ma już tego mitu, nie ma żadnego cesarza katechona, nie ma żadnego sakralnego cesarza. I w tej sytuacji historycy wskazują, że następuje jakby odwołanie się do dwóch koncepcji. Pierwszą z nich przedstawia źródło anonimowe. Jest to tak zwany Ludus de Antichristo, anonimowe dzieło, taka sztuka jakby teatralna trochę, przedstawienie teatralne anonimowego autora. Nie wiemy ani kto je napisał, ani kiedy, gdzieś koło roku 1160-1170, w którym było to dzieło odgrywane bardzo chętnie na dworze cesarskim i prawdopodobnie gdzieś tam na tym dworze też powstało. Ludus de Antichristo opowiada o zdobyciu przez cesarza Jerozolimy, i tam jest przedstawiona cała, można powiedzieć, doktryna cesarska. Cesarzowi bowiem podlegają w tej wyprawie na Jerozolimę wszyscy. Król Francji, podlega papież,
podlega Królestwo Jerozolimskie, będące lennem papieskim formalnie, podlega mu cesarz Bizancjum. Innymi słowy, cesarz jest władcą całego świata. I równocześnie fatalnie zostają przedstawieni gregorianie i zwolennicy władzy papieskiej, dlatego że zostają oni przedstawieni jako chciwi, przekupni, zdegenerowani, zdeprawowani, a przede wszystkim są oni traktowani jako zwolennicy, można powiedzieć, i sojusznicy Antychrysta, który się w pewnym momencie objawia w tejże sztuce. Co ciekawe, w sztuce tej, która jakby tutaj jest jakby oficjalną doktryną cesarską o panowaniu cesarza nad całym światem, w tym również nad kościołem i papieżem, mowa jest o tym, że władza cesarska pochodzi wyłącznie od elektorów wybierających cesarza. Myślę, że ten szczegół o wyborze elektorów przez cesarza przez elektorów musiał być dla autora sztuki, zwolennika cesarza, regalisty, bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że wzmianka o tym, że cesarz jest wybierany przez elektorów i stąd pochodzi jego władza, w tejże sztuce, niezbyt długiej, liczącej tak gdzieś 20-30 stron tekstu, mowa jest o tym aż 9 razy. Więc to wskazuje na wagę pochodzenia władzy cesarskiej od elektorów, a nie od Boga za pośrednictwem papieża. W ogóle szerszym elementem doktryny cesarskiej Fryderyka I Barbarossy jest jej nowa legitymizacja, nie odwołująca się do teologii, religii, teologii politycznej, katechonów i kościoła. W czasach Fryderyka I Barbarossy upowszechniana jest teza, że jedynym źródłem władzy cesarskiej jest prawo rzymskie. I cesarz jest następcą cesarzy rzymskich, imperatorów rzymskich. Jego władza jest jakby, pochodzi od elektorów i w linii cesarzy rzymskich. Stąd takie dosyć dziwne, bym powiedział, dla nas zabiegi wyliczania ciągłości pomiędzy imperatorami tymi rzymskimi, starożytnymi, a średniowiecznymi, germańskimi, do tego stopnia, że wyliczano, że Fryderyk I Barbarossa jest 94. cesarzem w historii świata. Równocześnie sam Fryderyk Barbarossa też rozpoczyna pewne studia nad prawem rzymskim. Znana jest taka historia, iż zaprosił na swój dwór czterech najbardziej znanych ówczesnych specjalistów od prawa rzymskiego, a mianowicie Marcina, Hugona, Jakuba i Bułgara. I zaproponował im, że dostanie wielką nagrodę ten, kto w sposób najbardziej doskonały opisze władzę cesarską. No i jeden z tych prawników opisał władzę cesarską i wygrał nagrodę. To były tam, z tego co pamiętam, jakieś piękne wierzchowce, bardzo drogie. Opisał, że cesarz zgodnie z kodeksem Justyniana i prawem rzymskim jest właścicielem i panem całego świata. I wszystkie osoby i rzeczy będące na tym świecie znajdujące się są własnością cesarza. Wszystkie osoby, instytucje, które posiadają jakąkolwiek władzę lub własność, to tak naprawdę dzierżawią ją tylko od cesarza i cesarz jest ich pierwotnym właścicielem i każdemu może wszystko zabrać, zarówno władzę, jak i własność, i dać komuś innemu. Tu może na marginesie warto wspomnieć, dlaczego ta własność jest traktowana zarówno jako własność w naszym pojęciu tego słowa, jak i władza. W średniowieczu uważano władzę za formę własności. Stąd jest polskie władanie. Władać można zarówno
majątkiem, jak i władać można również państwem. Także to właściwie, no, można powiedzieć, władanie, tak należałoby na język polski powiedzieć. Tak wytłumaczyli cesarzowi prawnicy pracujący na prawie rzymskim, że cesarz włada wszystkim, co znajduje się na całym świecie. Na podstawie tych nauk Fryderyk I Barbarossa w 1158 wydaje słynne ustawy z Roncalii, w których ogłasza się włodarzem, czyli właścicielem całego świata, całej własności i wszystkich form panowania politycznego. Tyle tylko, że ogłasza się i nic z tego dalej nie wynika, dlatego że oczywiście ówczesna Europa, w tym również cesarstwo, funkcjonowały na zasadach tylko i wyłącznie feudalnych, gdzie cesarz ani żaden inny władca nie był właścicielem ani wszystkich osób, ani dóbr, ponieważ panowała tam wtedy żelazna zasada feudalizmu: wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Także cesarz jakby sprawował bezpośrednią władzę tylko nad kilkuset czy kilkudziesięcioma książętami, ale nie sprawował już władzy nad wasalami tychże książąt i całą hierarchią feudalną idącą w dół. Dlatego też wszyscy badacze niemieccy, którzy tą sprawę starannie przeanalizowali, twierdzą, że za tą wizją przyjęcia prawa rzymskiego i kodeksu Justyniana nie kryła się żadna treść. I to nawet nie dlatego, że cesarz nie odważył się wprowadzić swojego projektu w życie. Nie miałby na to żadnych szans. Dlatego, że nikt wtedy nie rozumiał takiej konstrukcji państwa, gdzie wszyscy są bezpośrednimi, odpowiadają bezpośrednio przed cesarzem z pominięciem całej struktury lennej. Nieznany świat. Mało tego. Historycy niemieccy twierdzą, że sam Barbarossa kompletnie nie patrzył na świat w tych kategoriach i byłaby to dla niego kategorie bizantyjskie, takie rzymsko-bizantyjskie, były niezrozumiałe. Dlatego tak naprawdę można powiedzieć, że to, co robiły prawa cesarskie, czyli prawnicy cesarscy i kancelaria cesarska, to było przede wszystkim zabawa w pompatyczne tytuły cesarskie, wbrane ze znanych wtedy dostępnych gdzieś tam kronik i tekstów z epoki rzymskiej, lub też znanych z listów, które kancelaria cesarza niemieckiego wymieniała z ówczesnym cesarzem bizantyjskim. Te listy były pisane przez obydwie strony po łacinie. I skutek tego był taki, że niemieccy pracownicy kancelariów, zapewne w większości prawnicy, czytali te listy cesarzy bizantyjskich, czytali teksty rzymskie i wypisywali pompatyczne tytuły cesarskie, takie jak cesarz jako lex animata interis, czyli cesarz jako żywe prawo na ziemi. Cesarz jako legibus solutus, czyli stojący ponad prawem. Ja sobie tych tutaj tytułów wypisałem całą masę. Augustus, czyli, no, byśmy powiedzieli, dostojny od Augusta, prawda, czyli cesarza rzymskiego. Semper Augustus, zawsze czy wiecznie dostojny. Romanorum Rex Augustus, czyli dostojny król Rzymian. Rex Augustus, król dostojny. Sanctus, święty. Romanorum Rex et Semper Augustus, czyli król Rzymian zawsze dostojny. Imperator Adeo Coronatus, imperator czy cesarz koronowany przez Boga. Vere Romanorum Imperatum, prawdziwy cesarz rzymski. Magnus et Pacificus, czyli wielki i czyniący pokój. Takich spisywanych właśnie od Bizantyjczyków tytułów była cała masa, ale za tym kompletnie nic nie szło. To pojawia się pytanie, to po co ta cała zabawa w prawo rzymskie, w tych prawników rzymskich, w tą tytulaturę rzymską, pompatyczną i tak dalej. Odpowiedź jest banalnie prosta. Kancelaria cesarska i sam cesarz mieli świadomość, że załamała się religijna legitymizacja cesarstwa w Kanosie.
cesarza jako jakiegoś sakralnego bytu, sakralnej istoty, delegowanej przez Boga i stojącej nad ludźmi, w tym nad papieżem i nad Kościołem. I ponieważ ta sakralna wizja cesarstwa uległa kompletnemu załamaniu się, trzeba było znaleźć jakąś inną konkurencyjną, no i wymyślono prawo rzymskie. Ale ponieważ prawo rzymskie, publiczne, było w ówczesnej Europie praktycznie nieznane, świat feudalny w ogóle nie funkcjonował wedle prawa rzymskiego. Stąd jedyne, co można było wziąć, to tytulaturę, wyliczanie, który to jest cesarz 94 i tak dalej. Także było to taka, bym powiedział, powierzchowna taka simulacra, prawda, takie powierzchowne wizerunek cesarza rzymskiego, za którym się tak naprawdę nic nie kryło. Cesarzem, który zdecydowanie chciał, żeby za tym się coś kryło, za tą rzymską pompatyczną tytulaturą, jest jeden z kolejnych cesarzy, tutaj bardzo ważny dla nas, jako jeden z największych, powiedział, teoretyków i praktyków imperializmu. Jest to cesarz Fryderyk II Hohenstauf, panujący w latach 1220-1250. Fryderyk II Hohenstauf, często zwany również Staufem, prawdopodobnie dlatego, że dla swoich poddanych włoskich na Sycylii, ponieważ tam były jakby jego rodowe posiadłości były na Sycylii, jak się zdaje, Hohenstauf był niewymawialny, dlatego skrócona forma Stauf. Cesarz urodził się na Sycylii i odziedziczył Sycylię, ponieważ jego matka była księżniczką niemiecką, która wyszła za króla sycylijskiego, który był z pochodzenia Normanem. Stąd też Fryderyk II, można powiedzieć, jego własność rodowa to była Sycylia, czy też tak zwane dwie Sycylie. To znaczy Sycylia i południowe Włochy z Neapolem. To są, dlatego potem istniało aż do XIX wieku we południowych Włoszech Królestwo Obojga Sycylii, czyli Sycylii i południowych Włoch z Neapolem. W każdym razie cesarz Fryderyk II odziedziczył po Normanach państwo innego typu. Monarchie normańskie, wszystkie, bo również w samej Normandii, jak i w Anglii zdobytej przez Wilhelma Zdobywcę w roku 1066, charakteryzowały się brakiem podstawowej zasady feudalnej, która obowiązywała w Niemczech, która brzmiała: wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Normanowie nie znają i nie praktykują tej zasady. To wynikało z tego, że panowali nad ziemiami podbitymi przez siebie. Sycylia, Normandia, Anglia, z bardzo wrogą im częstokroć, szczególnie na początku, ludnością. Dlatego nie mogli sobie pozwolić na anarchię feudalną. Z tego też powodu władca normański jest, tak jak w prawie rzymskim, bezpośrednim właścicielem, bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich wolnych obywateli, którzy mu podlegają i są zobowiązani do służby wojskowej na jego rozkaz. I to jest, że tak powiem, fundamentalna różnica pomiędzy Sycylią, którą obejmuje Fryderyk II, a całym ówczesnym światem, również Rzeszą Niemiecką. Pozwala to Sycylii stać się w ówczesnych czasach jedną z największych potęg politycznych, militarnych i ekonomicznych ówczesnego świata. To jest coś, o czym w Polsce się mało wie, o władcach normańskich. Pamiętajmy, że kiedy Grzegorz VII spiera się z Henrykiem IV i Henryk IV oblega papieża w Rzymie, w zamku Świętego Anioła papież jest zamknięty, wtedy też papież wysyła list z prośbą o wsparcie do swojego lennika, króla w Sycylii, który, zwany wtedy Terror Mundi, postrach świata, Rogera II, który przybywa z armią absolutnie gigantyczną, jak na ówczesne czasy, a mianowicie z terenów Sycylii, Kalabrii i tych, bym powiedział, południowej części buta włoskiego, przyprowadza 5 tysięcy jazdy i 40 tysięcy piechoty.
Była to armia większa od armii krzyżackiej pod Grunwaldem, a Grunwald to jest dopiero ponad 300 lat później. Armia mniej więcej licząca tyle, co liczyła cała armia polsko-litewska pod Grunwaldem, ściągnięta z tak małego terytorium jak Sycylia i Kalabria. Jak to było możliwe? Było to możliwe dlatego, że nie obowiązywał tam system feudalny. Dlatego każdy wolny obywatel, mężczyzna, był zobowiązany do służby wojskowej dla króla. Stąd ta gigantyczna armia, którą wtedy sprowadzili Normanowie. Cesarz Henryk IV nie odważył się na bitwę, bo nawet nie miał połowy tych sił i uciekł po prostu. I tą wielką potęgę przejmuje Fryderyk II. Fryderyk II, który buduje na Sycylii pierwsze nowoczesne państwo i buduje również pierwszą nowoczesną taką doktrynę, czy właściwie już preideologię cesarską. Zresztą Fryderyk II Stauf, powiedzmy sobie szczerze, jest postacią bardzo popularną wśród historyków, którzy go uwielbiają. W odróżnieniu od ludzi mu współczesnych, którzy go generalnie nienawidzili. Dlaczego go nienawidzono? Uchodził powszechnie za tyrana, bez jakichkolwiek zasad, nie przestrzegającego prawa, etyki, zwyczajów, mającego bardzo silne skłonności do islamu, posiadającego harem, tak jak, że tak powiem, mimo że władca niby chrześcijański, którego przyboczna straż złożona była z muzułmańskich rycerzy. Także ja bym powiedział tak, o ile dzisiaj historycy go uwielbiają jako postać, o której można napisać fajne książki, o tyle współcześni go nienawidzili. Kiedy Joachim Sfiore tworzy swoją wizję trzeciej epoki, gdzieś tam antychrysta, to wiemy o tym, że tym antychrystem miał być Fryderyk II. Zresztą generalnie w czasach, kiedy żył, kiedy panował, czyli w XIII wieku, uchodził za antychrysta i kiedy w 1239 roku papież Grzegorz IX go obłożył klątwą, ogłosił go również antychrystem. I nie była to teza, stwierdzenie, które budziło wtedy wielkie kontrowersje. Był powszechnie znienawidzony. Cesarz ustanowił na Sycylii kodeks Justyniana autentycznie realnym źródłem władzy i kodeks ten zakładał, że cesarz jest właścicielem wszystkich rzeczy i wszystkich dóbr na terenie państwa. Czyli naprawdę włada wszystkim. Cesarz wywodził swoją władzę od ludu rzymskiego, czyli od elektorów, a nie od papieża. Głosił, że jest władcą absolutnym, któremu podlegają papieże, wszyscy królowie, książęta i wolne miasta na całym świecie, zarówno chrześcijańskie, jak i pogańskie. Co ciekawe, cechą charakterystyczną Fryderyka II i głoszonej przez niego i jego dwór doktryny było to, że cesarz, jakkolwiek prywatnie chrześcijanin, chociaż, jak mówię, z tym haremem i tak dalej, to jego chrześcijaństwo dosyć dziwne. Zresztą tak naprawdę prywatnie najprawdopodobniej oddający się różnego rodzaju naukom magicznym, prywatnie dosyć indyferentny, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, co zresztą dopiero w XX wieku żeśmy się o tym dowiedzieli, dlatego że Fryderyk II w pewnym momencie pojechał na wyprawę krzyżową, żeby zdobyć Jerozolimę. I ze źródeł muzułmańskich w XX wieku wykopano archiwa różnych tam kronikarzy muzułmańskich, którzy opisywali te rozmowy z sułtanem. Były to bardzo ciekawe rozmowy. Mianowicie obydwaj panowie się zaprzyjaźnili, dlatego że zaczęło się od tego, że gdzieś tam stali naprzeciwko siebie, szykując się do bitwy. I wyglądało to w ten sposób, że na poranne modlitwy straż przyboczna zarówno sułtana, jak i Fryderyka II, złożona jedna i druga z islamistów, spotykały się to obydwie straże w meczecie, tym samym. I to jakby zawiązało pewną nić
porozumienia, bo dla sułtana było to dziwne, że chrześcijański władca ma muzułmańskich, prawda, muzułmańską straż przyboczną. I w każdym razie wyglądało to w ten sposób, że w pewnym momencie sułtan zaprosił cesarza na rozmowy, które zaczęły się od polityki, a skończyły się na ciekawych, tak powiem, dwustronnych rozmowach filozoficznych, w wyniku której sułtan z cesarzem doszli do wniosku, że zarówno islam, jak i chrześcijaństwo to są bajki. Jest jakieś bóstwo, jakaś wyższa siła rządząca światem, ale czy to jest taka religia, czy inna, nie ma znaczenia. Obaj panowie, że tak powiem, porozmawiali sobie o filozofii, zawarli traktat pokojowy, no bo stwierdzili, że skoro obie religie są fałszywe, no to przecież nie będziemy się zabijać, mordować i toczyć wojen, prawda? No i tak się skończyła krucjata. Paradoksalnie była to jedna z bardziej udanych krucjat, jeśli chodzi o jej efekty polityczne, ale, że tak powiem, wykazująca no, dość duży poziom niezgodności cesarza Fryderyka II Hohenstaufa z ortodoksją. I cesarz sam zresztą po powrocie z tej krucjaty ogłosił, że tak powiem, się cesarzem wieloreligijnym. Odwoływał się do różnych religii historycznych i współczesnych. Twierdził, że jego władza pochodzi od Chrystusa, od Allaha, od Jupitera, nawet od Amona egipskiego. I w miejsce władzy pochodzącej od Boga i kultu Boga zaczęto kult Boży, można powiedzieć tutaj, no, wyraźnie odsuwać na bok, a w to w miejsce wprowadzono kult cesarza. Cesarz, który miał wyrażać rozum, prawo rzymskie i porządek natury. Właściwie można powiedzieć, że w tej oficjalnie głoszonej doktrynie rozum, prawo natury, prawo rzymskie i cesarz zaczęły być utożsamiane jako jedna siła. W konstytucjach z Melfi z 1231 roku, wydanych przez cesarza, bardzo mocne są elementy panteistyczne. No właśnie oparte są one na rozumie, cesarzu, prawie rzymskim i porządku natury i przekonanie o tym, że cesarz wyraża tą całą racjonalność, porządek natury i przemawia jako cesarz rzymski, stanowiąc prawo. Równocześnie na użytek już tutaj mniej sycylijski, ale ogólnoeuropejski, Fryderyk II cały czas używa argumentów, które tak się ładnie dzisiaj naukowo nazywa mianem chrystomimetycznych, czyli, mówiąc bardziej po polsku, chrystusopodobnych. Cesarz styluje się na Chrystusa na ziemi, przy czym, biorąc pod uwagę jego no, prywatną niereligijność, tak naprawdę on się po prostu uważa za Boga na ziemi. Jak to napisał jeden z najwybitniejszych historyków i badaczy Fryderyka II, Ernst Kantorowicz, mamy tutaj do czynienia z tyranem, który autentycznie uwierzył, że jest Bogiem. Do tego stopnia, że kiedy w 1239 roku Fryderyk II dowiaduje się o tym, że papież Grzegorz IX go ekskomunikował, to podobno pierwszą jego reakcją, jak zapisali kronikarze, kiedy mu doniesiono, wasza cesarska mość, papież waszą cesarską mość ekskomunikował, cesarz podobno miał zmarszczyć brew i rzucić pytanie, a jak można ekskomunikować Boga? Także on się naprawdę uważał za Boga. Równocześnie na samej Sycylii stworzył pierwsze, bym powiedział, nowoczesne państwo, oparte na stałych podatkach, biurokracji, prawie rzymskim. Zlikwidował wszelkie, bym powiedział, pozostałości feudalizmu. Zburzył wszystkie zamki feudalne, by feudałowie nie mogli mu się opierać. Dokonywał czegoś, co byśmy dzisiaj powiedzieli mianem czystek etnicznych, dlatego że dokonał na przykład przesiedlenia całej ludności arabsko-islamskiej z Sycylii właściwej gdzieś tam do Apulii, po to, żeby nie mogła ona się buntować, licząc na jakieś wsparcie od floty arabskiej. Mimo że był całkowicie, bym powiedział, indyferentny religijny, nie? I głosił tolerancję religijną dla wszystkich wyznań, równocześnie wprowadzał strasznie srogie kary za przestępstwo apostazji, za które było zagrożone sprzedażą w niewolę nie tylko samego apostaty religijnego, ale do trzeciego pokolenia. Nie dlatego, że zmiana religii jest błędem natury teologicznej, religijnej,
blokuje zbawienie. Nie, burzy porządek społeczny. Dlatego jak ktoś się urodził muzułmaninem lub chrześcijaninem czy Żydem, ma nim zostać i jest zakaz zmiany religii, ponieważ prowadzi to do chaosu w państwie. Wprowadził znaczące ustawodawstwo ekonomiczne. Dzisiaj byśmy powiedzieli, liberał by współczesny powiedział, to był pierwszy socjalista, dlatego że wprowadził państwowe monopole na szczególnie dochodowe gałęzie gospodarki, państwowe monopole na najbardziej dochodowe gałęzie eksportu, na przykład na kukurydzę. Regulował ustawowo nawet połów ryb i tępienie wilków i budował wreszcie pierwsze państwowe manufaktury. Co ciekawe, o ile w Sycylii stworzył no, takie, bym powiedział, etatystyczne i super nowoczesne, preprzemysłowe państwo, o tyle towarzyszył temu całkowity rozkład instytucji cesarstwa w Rzeszy. Dlaczego? Dlatego, że cesarz toczył cały szereg wojen z papiestwem, z popierającym papieża miastami włoskimi, z popierającymi papieża państwami całej Europy. I na te wojny potrzebował niesamowitych podatków. O ile na Sycylii przyjął model, można powiedzieć, eksploatowania podatkowego, ile się da, co spowodowało, że po jego panowaniu Sycylia stała się jedną z najbiedniejszych części Italii. I to, że Sycylia po dzień dzisiejszy jest jedną z najbiedniejszych części Italii, jest jeszcze, bym powiedział, skutkiem właśnie jego panowania sprzed 800 lat, czy niecałych 800-750 lat, to równocześnie w Rzeszy przyjął inny model. To znaczy w zamian za podatki, za które budował najemną armię do walki z papiestwem i walki o panowanie nad światem, za każdą, że tak powiem, podatki, które nie wynikały z konstytucji Rzeszy, płacił kolejnymi przywilejami dla miast i książąt. Wskutek tego zbierał te podatki, ale władza cesarska dosłownie stawała się coraz bardziej iluzoryczną i uważa się generalnie uważa się Fryderyka II Hohenstaufa za grabarza władzy cesarskiej i samej idei zjednoczonego cesarstwa, czy można powiedzieć jedności politycznej Niemiec. Po jego śmierci zresztą, kiedy syn jego został pojmany i stracony jako syn antychrysta, właściwie nie za żadne konkretne swoje własne zbrodnie, tylko za bycie synem antychrysta, następuje okres prawie 30-letniego wielkiego bezkrólewia, bezcesarstwa, chciałem powiedzieć, ale nie ma takiego słowa w języku polskim, po którym cesarstwo się już nigdy, ale to nigdy nie podnosi. Taką próbę gdzieś tam jeszcze odbudowy cesarskiej, jak to napisał profesor Jan Baszkiewicz, łabędzi śpiew cesarski, podjął jeszcze taką próbę odbudowy cesarstwa Ludwik IV Bawarski, panujący no, po Fryderyku II po 78 latach, cesarz rzymski w latach 1328-1347, który skłócił się z papieżem, został ekskomunikowany, zdobył Rzym, zdeponował papieża Jana XXII, który i tak de facto rezydował w Awignonie we Francji i powołał w to miejsce swojego antypapieża, tak zwanego Mikołaja V. Ciekawe jest to, że u Ludwika IV Bawarskiego nie mamy już w ogóle jakiejkolwiek argumentacji teologicznej. Nie ma już teologicznej argumentacji na rzecz władzy cesarskiej. Widać to zresztą u różnych ideologów cesarskich, doktrynerów cesarskich tej epoki. Spośród tych doktrynerów cesarskich wyróżnia się trzech, to znaczy dwóch Włochów. Dante Alighieri, zmarły w 1321, więc jakby no jeszcze przed Ludwikiem IV Bawarskim. Marsyliusz z Padwy, zmarły w roku 1343, no i znany taki angielski heretyk Wilhelm z Ockham. I to jest ciekawe, dlatego że argumentacja już tych zwolenników teorii cesarskiej ma charakter, filozoficznie rzecz biorąc, tak zwanego averroizmu. Averroiści głosili całkowity rozdział pomiędzy filozofią i rozumem, a teologią i wiarą.
uważali, że istnieją prawdy wiary i prawdy religii, które niekoniecznie muszą być tymi samymi. I teza ta ma olbrzymie znaczenie dla doktryny cesarskiej tego późnego XIV-wiecznego okresu. O cóż chodzi? Jeżeli istnieje, mówi, to o tym naucza zarówno Dante Alighieri, Marsylius z Padwy, jak i Wilhelm z Ockham, jeśli jest podział prawd na prawdy rozumu i na prawdy wiary, i są to dwie sprzeczne ze sobą prawdy, albo mogą być sprzeczne, to pojawia się pytanie, kto reprezentuje te prawdy w porządku doczesnym. I averroiści Dante i Marsylius i Ockham stwierdzają, że prawdy filozofii, prawdy rozumu reprezentuje cesarz. Cesarz reprezentuje uniwersalną prawdę rozumu w świecie. Prawdę wiary reprezentuje Kościół i papież. I teraz twierdzą oni, że pomiędzy prawdami a rozumu i prawdami wiary zachodzi różnica jakościowa. Jaka? Prawdy rozumu opisywane przez filozofię są weryfikowane empirycznie. Możemy empirycznie sprawdzić, że istnieje cesarstwo. Możemy empirycznie stwierdzić, że istnieje społeczeństwo. Możemy empirycznie stwierdzić, że istnieją ludzie. Prawdy religii, prawdy wiary są weryfikowalne nieempirycznie. Zweryfikujemy ich istnienie dopiero po naszej śmierci. Wtedy się dowiemy, czy Kościół mówił prawdę, czy Chrystus naprawdę jest Bogiem i czy w ogóle Bóg istnieje. Nie ma dowodu na istnienie Boga, na prawdziwość nauki Chrystusa i prawdziwość nauki Kościoła. Jest to tylko kwestia wiary, stwierdzają. I wyciągają z tego wniosek polityczny. Jeżeli mamy prawdy rozumu, które są empirycznie namacalne, bo cesarz i cesarstwo istnieją, i mamy prawdy wiary, które mówią, że będziecie słuchali Kościoła, to zostaniecie być może zbawieni, to jeżeli mamy prawdy empiryczne i prawdy wiary, to które prawdy są ważniejsze? Dante, Marsylius i Ockham stwierdzają, że nie można oprzeć budowy porządku politycznego na prawdach, w które tylko wierzymy. Porządek polityczny trzeba oprzeć na prawdach, których jesteśmy absolutnie pewni, które namacalnie możemy sprawdzić, że rzeczywiście istnieją. Stąd też ich teza o całkowitej zwierzchności państwa, w tym przypadku cesarstwa, nad Kościołem i papieżem. Dante wyraża to w swoim dziele o dziele Monarchia, czy też o monarchii, tak naprawdę tytuł włoski, a Marsylius z Padwy w dziele Obrońca pokoju. Ockhama Państwu nie pokażę, ponieważ wyraził on swoje poglądy w takim słynnym liście do króla Anglii, którego po pierwsze nie posiadam, zresztą nie został nigdy przetłumaczony na język polski. Jest dostępny chyba tylko po łacinie, bo nawet mówiąc szczerze, po angielsku nie widziałem tego tekstu. W każdym razie, i tutaj możemy przytoczyć cytat Dantego, który wyraża tą teorię dwóch prawd, z której wynika zasada wyższości cesarskiej. Dante w Monarchii pisze: dwa zatem cele postawiła człowiekowi do osiągnięcia opatrzność, mianowicie szczęśliwość doczesną, możliwą do zrealizowania własnymi siłami, którą wyobraża raj ziemski, oraz szczęśliwość wieczną, polegającą na oglądaniu oblicza Bożego. Do tej szczęśliwości, którą wyobraża raj niebieski, dotrzeć sami nie potrafimy i osiągamy ją tylko przy pomocy światła Bożego. Do tych dwóch szczęśliwości trzeba dochodzić różnymi drogami, tak jak do różnych konkluzji. To jest właśnie ta averroistyczna teoria dwóch prawd. Do pierwszej docieramy przez nauki filozoficzne, pod warunkiem, że się do nich stosujemy w praktyce, uprawiając cnoty moralne i intelektualne. Do drugiej dochodzimy natomiast dzięki naukom duchowym, przekraczającym umysł ludzki, jeśli postępujemy wedle ich wskazań, praktykując cnoty teologiczne, wiarę, nadzieję i miłość.
I Dante konkluduje. Teraz można powiedzieć, z averroizmu filozoficznego przechodzi na grunt averroizmu politycznego. Dlatego potrzebny był człowiekowi podwójny drogowskaz, stosownie do najwyższego celu, jaki posiada. Jest nim mianowicie najwyższy kapłan, który prowadzi rodzaj ludzki do życia wiecznego przy pomocy prawd objawionych. Najwyższy kapłan, oczywiście papież. I cesarz, który według nauk filozoficznych kieruje rodzaj ludzki do szczęśliwości ziemskiej. Cechą inną, charakterystyczną już doktryny cesarskiej w wieku XIV za Ludwika Bawarskiego jest również jej multireligijny, niechrześcijański charakter. Cesarz według Dantego i Marsyliusza z Padwy bowiem jest władcą całego świata, zarówno chrześcijan, katolików, jak i prawosławnych, jak i pogan na czele z muzułmanami. Dlatego też stwierdzają oni, cesarstwo jest wieloreligijne. Dante nawet dopuszcza sytuację, że cesarz może być poganinem. Marsyliusz z Padwy paradoksalnie jest tutaj jeszcze bardziej, można powiedzieć, konserwatywny, bo sobie nie wyobraża cesarza poganina, ale w każdym razie myśl taka chodzi. Dlaczego? Dlatego, że zadaniem cesarstwa nie jest nawrócenie całego świata na chrześcijaństwo. Jedynym zadaniem cesarstwa jest pokój. Stąd też dzieło Marsyliusza z Padwy, obrońca pokoju. Cesarz jest obrońcą pokoju, defensor pacis. Pokój ma być oparty na filozofii i na prawie rzymskim. No i wreszcie dochodzimy, bym powiedział, do ostatecznego clou doktryny cesarskiej za czasów Ludwika IV Bawarskiego. Marsyliusz z Padwy utrwala pogląd, że władza cesarska pochodzi od ludu. Cała ta książka napisana została po to, żeby wywieźć, że władza jakakolwiek, a władza cesarska w szczególności, pochodzi od ludu, pochodzi od ludzi. Kościół nie bierze udziału w jej ustanowieniu. Bóg jest bytem niepewnym, nieweryfikowalnym zmysłowo, więc nie można od niego wywodzić władzy. Skoro Bóg jest niepewny i nie może być źródłem władzy, to źródłem władzy nie może być ani Kościół, ani papież reprezentujący Boga, który jest bytem niepewnym. Dlatego też władza pochodzi od ludu. Marsyliusz z Padwy jest uważany za wielkiego pierwszego doktrynera o pochodzeniu władzy od ludu, aczkolwiek z tym ludem to tak trochę nie przesadzajmy. Dlaczego? Dlatego, że sama teoria pochodzenia władzy od ludu jest wzięta z prawa rzymskiego, od populus romanum, populusa rzymskiego, jest wzięta z praktyki włoskich miast, gdzie pochodziła od ludu, ale w cesarstwie władza od ludu, to ten lud jest bardzo malutki. To jest zaledwie 7 elektorów wybierających cesarza. I tylko oni stanowią lud, ten lud rzymski. Reasumując, musimy stwierdzić, że po Canossie w roku 1077 przez następne 300 lat niecałe doszło do radykalnej laicyzacji i sekularyzacji teorii politycznej cesarstwa. Cesarstwo przestaje być katechonem. Cesarz przestaje być bytem sakralnym. Odwołuje się do prawa rzymskiego. Na początku za Fryderyka I Barbarossy, a bardziej taki bym powiedział PR polityczny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, niż realne odwołanie się do prawa rzymskiego. Za Fryderyka II Hohenstaufa, no przynajmniej na Sycylii to prawo rzymskie obowiązuje, bo w Rzeszy i wreszcie Europy nie. A u Ludwika IV Bawarskiego i w teorii imperialnej XIV wieku władza polityczna już w ogóle nie ma nic wspólnego z religią, z Bogiem, z Kościołem, wywodzi się ostatecznie od ludu. Także źródła, geneza suwerenności ludu pochodzi w teorii, w doktrynie cesarskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Thank you.